Szanowni Państwo, witam serdecznie w murach Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego na kolejnym wykładzie z cyklu Uniwersytet Warszawy, nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie. Organizatorami dzisiejszego spotkania jest Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze dzisiejsze zaproszenie przyjął pan profesor Hieronim Grala, historyk, dyplomata, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i dzisiaj opowie nam o kontekście stosunków polsko-rosyjskich w kontekście ukraińskich w XVI i XVII wieku. Panie profesorze, oddaję głos. Szanowni Państwo, dziękując Muzeum za zaproszenie i składając te podziękowania na ręce pani doktor, jednocześnie dziękuję Państwu, że zaryzykowaliście spędzenie dzisiejszego wieczora w pięknej sali, jednej z najpiękniejszych sal mojej Alma Mater i chcecie uczestniczyć w debacie, w rozmowie na tematy dotyczące Rusi, Ukrainy, wschodniego wymiaru dziejów i tradycji Rzeczypospolitej i zapewne w jakimś stopniu w rozmowie na temat więzi, łączności między starymi a nowymi laty, jak pisał Wieszcz. Ponieważ zamierzam pokazać Państwu, jak bardzo dzisiejsze problemy, a zwłaszcza ich ideologiczna nadbudowa, są powiązane, są mocno osadzone w historycznych zaszłościach i że w istocie rzeczy tocząca się dzisiaj na wschód od nas wojna, traktowana jako wojna dobra ze złem, w wymiarze ideowym, w wymiarze historycznym jest wojną pamięci i wojną tradycji historycznych. Pamięci i tradycji nie zawsze uświadamianych, częstokroć zapominanych. Od wielu lat jestem rzecznikiem, żeby nie powiedzieć szermierzem, idei ruskiej komponenty, ruskiej części zbiorczej pamięci historycznej i cywilizacyjnej, tego, czym chlubimy się najbardziej, czyli pierwszej Rzeczypospolitej. Ale ta pierwsza Rzeczypospolita w naszym powszechnym wyobrażeniu, a wcześniej jeszcze monarchia polsko-litewska, jest przez nas w istocie rzeczy traktowana wedle modelu bardzo, chciałoby się powiedzieć, skróconego, skurtyzowanego. Właśnie jest co najwyżej polsko-litewska, a już najchętniej jest Polska. Dowodów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy wziąć od, powiedzmy, 30-40 lat podręczniki szkolne, żeby sobie uświadomić, że wszystko, co dobre w tym okresie, w którym szukamy korzeni naszego parlamentaryzmu, naszego wkładu w cywilizację europejską, odwoływania do polskiej tolerancji, państwa bez stosów itd., itd., zazwyczaj podaje nam się z przymiotnikiem Polski, gubiąc po drodze właśnie to wielowymiarowe, wieloetniczne i, co jest nie mniej ważne, wielokonfesyjne bogactwo
tego właśnie tworu, jakim była Rzeczpospolita. Dlatego też w naszych podręcznikach Polakiem jest Jan Karol Chodkiewicz, pogromca Szweda, hetman litewski z rodu bojarów podkijowskich. Polakiem jest Jarema Wiśniewiecki, zrutenizowany potomek litewskich Gediminowiczów. Polakiem jest Konstantyn Ostrogski, pogromca Moskwy spod Orszy. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę już Państwu psuć patriotycznego humoru i przypominać o tym, że ten, któremu dedykował rok polski Sejm, czyli tragiczny bohater Cecory, Stanisław Żółkiewski, był jednak synem niedoszłego, prawosławnego, ruskiego biskupa. I tak można by to mnożyć, wzbogacając o Litwinów, Niemców, Ormian, Tatarów, Żydów. Ale mamy mówić o Rusi. Mamy mówić o Rusi jako tej części składowej, pod każdym względem wielce istotnej, państwowości jagiellońskiej i wazowskiej, jako tej części, którą spora część literatury XIX-wiecznej szukającej przyczyn upadku Rzeczpospolitej i rozbiorów skłonna była nawet oskarżać o winę. Po pierwsze, bez Rusi nie byłoby tego, co nazywano polskim parciem na wschód. Bez Rusi nie byłoby zmiany modelu wyznaniowego monarchii piastowskiej. Bez Rusi mogłoby nie być wielu punktów zapalnych. A zatem z jednej strony, chcąc czuć się dziedzicami Rzeczypospolitej i jej tradycji, a więc, jak to mawiano, idei jagiellońskiej, w tym konkretnym wymiarze raczej bardziej jesteśmy skłonni stosować wymiar piastowski. Monoetniczny, w naturalnych granicach między Bugiem, no i właśnie nie wiadomo o czym na zachodzie, i tak dalej, i tak dalej. A ta Ruś jawi nam się jako część ważna, nęcąca, bogata, atrakcyjna, która wszak w nasz dom przyniosła stałe konflikty z Moskwą, a wreszcie i to część wstrząsów wewnętrznych, przez współczesnych zresztą nazywanych wojną domową, mam tu na myśli powstania kozackie, które rozsadziły fundament Rzeczypospolitej. Jakie znaczenie ma dla nas wątek ruski w rozważaniu nad dziejami stosunków polsko-rosyjskich? Proszę Państwa, wielokrotnie i dość powszechnie spotykam się z takim potocznym wykładem, że oto każde kolejne stulecie, każde kolejne doświadczenie historyczne kolejnych pokoleń Polaków to jest kontynuacja tego zderzenia, które wpisane zostało w rozwój historyczny obu państw i narodów, ponieważ tutaj gdzieś między wschodnio-zachodnio-słowiańszczyzną zapadła granica cywilizacyjna wschodu i zachodu, Bizancjum i świata łacińskiego.
I to rzekomo wszystko determinuje i stąd podobno bierze się cała ta kontrowersja. I po jednej, i po drugiej stronie granicy, jeżeli bierzemy podręczniki szkolne, od razu trafiamy na Grody Czerwieńskie. I tradycje właśnie przekazu, że idzie Włodzimierz na Lachy, zabiera grody ich i tak dalej, i tak dalej. I nikt sobie tu nad Wisłą i Wartą, a nawet Odrą i Bugiem nie zadaje pytania, czy przyjmując taką wykładnię, nie wchodzimy w istocie rzeczy w buty tradycyjnej historiografii czasów carskich, od Karamzina przez Saławiowa aż do Batiuszkowych i Iłowajskich. To chyba karetka po rosyjską politykę historyczną jedzie. Proszę Państwa, chodzi o to, że przyjmując taką wykładnię, w istocie rzeczy wyrażamy zgodę na to, na co nasi przodkowie nigdy by zgody nie wyrazili. Na wprowadzenie tautologii Ruś i Rosja. Czego jesteśmy dzisiaj świadkiem? Wielkiego sporu historycznego między dwoma wschodniosłowiańskimi narodami, mówiąc językiem współczesności, o prawo do brandu Ruś. Co to jest ta Ruś? Kto tu to Rusią jest? Już twórca nowożytnej, a raczej nowoczesnej historiografii ukraińskiej, jeden z największych historyków swojej epoki, Michajło Hruszewski, pisząc swoje gigantyczne, dziesięciotomowe dzieło, pisał Historia Ukrainy Rusi, akcentując, że z jego punktu widzenia jest to i jungtim, i tautologia. Kto zatem jest Rusią i kto w naszej tradycji historycznej ma prawo do tego pojęcia? Kogo jako Ruś rozpoznawali i traktowali nasi przodkowie? Kto był Rusią w Rzeczypospolitej? Kto był dla nas Rusią od końca wieków średnich? I jak się pojęcie Rusi mieściło w doktrynie politycznej Rzeczypospolitej, w jej instrumentarium ideowym, w aparacie pojęciowym państwa i jego elity? I co naprawdę można traktować jako początek konfrontacji rzeczywiście długotrwałej polsko-rosyjskiej? Czy te Grody Czerwieńskie Włodzimierza? No, proszę Państwa, kilka tych pierwszych wieków, pięć pierwszych wieków sąsiedztwa piastowsko-rurykowiczowskiego i polsko-ruskiego ma ten sam wymiar, co na przykład sąsiedztwo polsko-czeskie, czyli nie konfrontacji etnicznej, ale przede wszystkim konfrontacji, no właśnie, dynastycznej. Wojen kuzynów. Czy Państwo sądzą, że kiedy Francuzi z Anglikami dyskutują o wojnach XIII-wiecznych, to uważają, że zachowanie książąt Normandii było anglofilskie, angielskie i świadczyło o genetycznej waśni narodów. A jak zapatrywać się dla tego okresu na konfrontację w ramach Rzeszy Niemieckiej?
Można by te przykłady mnożyć. Czy zatem nasycone różnymi wojnami pogranicznymi, a nawet efektownymi epizodami, jak legenda chrobrego w Złotej Bramie, prawda, i Szczerbca, piękna czy nieprawdziwa, czy mogą nam przesłonić na przykład taki prosty zabieg, jak się mówi, kwantytatywny, czyli przeliczenie ilości związków dynastycznych między dynastią ruską i sąsiednimi dynastiami. Robili to Baumgarten, Forsman i paru innych. Robił to u nas wielki Oswald Balcer. Przecież ilość związków rusko-polskich bije ilość związków dynastycznych z innymi domami panującymi o wiele długości. Jak się zatem do tego ma historia z granicą cywilizacyjną, zderzeniem dwóch różnych słowiańszczyzn i jeszcze konfrontacją prawosławia z katolicyzmem? Abstrahując od tego, że to rozumowanie jest dosyć absurdalne, konfesyjne na pograniczu, że stosunki trwały blisko 150 lat, zanim w ogóle schizma nastąpiła. Abstrahując od tego, że w 200 lat po schizmie władcy ruscy i polscy tak dalece ignorowali te zaszłości, nie dostrzegając ich przyszłego znaczenia, że książę Wołyński, żeby ożenić się z kuzynką, pisał, będąc prawosławny, o dyspensę do papieża, a legat papieski w Drohiczynie koronował księcia Halickiego na króla. Pierwsza i jedyna koronacja pełnoprawna w dziejach Rusi. A więc znowu ten model sąsiedztwa wskazuje na ogromną bliskość. Bliskość poszerzano czasem o wymiar pewnego trójkąta, na przykład Rusi południowo-zachodniej, Rusi halicko-wołyńskiej w trójkącie z Polską i Węgrami na przykład. A poza tym posłużę się tu brzydkim pojęciem międzynarodówki. To jest międzynarodówka dynastów. Kto sobie uświadamia, że kiedy ostatni z Piastów, Kazimierz Wielki, chcąc być dobrym panem odziedziczonej Rusi i starając się o reaktywowanie tam metropolii prawosławnej w Konstantynopolu, będzie w liście do patriarchy pisał o sobie jako o dziedzicu przyrodzonych władców Rusi. Ktoś powie, ach, strzelista metafora, chapnął tron, w związku z czym uznał się za dziedzica. No, proszę Państwa, to nie jest takie wcale jednoznaczne, bo właśnie przez związki z Rurykowiczami Halickimi, ostatni z Piastów, stawał się koligatem najważniejszej dynastii tej części świata, czyli bizantyńskiego domu panującego. Stawał się koligatem paleologów. My o tym nie pamiętamy. My zresztą nie pamiętamy również o tym, że czynnik ruski właśnie jest niesłychanie istotny dla tego doświadczenia historycznego, które tak lubimy przypominać, czyli do Unii Polsko-Litewskiej. Dlaczego? No, abstrahując od tego, że Wielkie Księstwo Litewskie było litewskie z nazwy, ale cywilizacyjnie, językowo i w ogromnym stopniu religijnie było ruskie, i że kiedy mówimy o chrzcie Litwy, to mówimy o chrzcie Litwy, a nie Wielkiego Księstwa, bo chrzciła się 1/7 mniej więcej populacji, reszta była ochrzczona od lat 400, to nie pamiętamy o jednej osobliwości. Pytanie do sali. Czy ta będąca przedmiotem naszej dumy dynastia Jagiellońska miała w sobie choć kroplę krwi piastowskiej? Miała. W jaki sposób? Bardzo prosty. Matką Władysława Jagiełły
była Rorykiewiczówna Julianna Księżniczka-Twerska, nawiasem mówiąc w prostej linii potomkini apostoła Rusi, wielkiego Włodzimierza. Ale wśród dziadków Julianny Twerskiej właśnie przez związki halicko-mazowieckie byli przodkowie Łokietka. A więc ta kropla krwi piastowskiej, płynąca w żyłach, jedyna kropla, Jagiellonów, to jest krew przeniesiona przez Ruś. Mało tego. A ta następna dynastia na naszym tronie, elekcyjna, wazowska, miała krew piastowską czy nie? Miała, tym samym kanałem. Ponieważ po kądzieli, dziedzicząc po Jagiellonach, mieli krople krwi piastów, przekazano im przez Rurkowiczów Twerskich. Ktoś powie, to są tak zamierzchłe wątki, że to nikt wtedy o tym nie pamiętał. I tu muszę Państwa zmartwić. Kiedy Zygmunt III, a potem Królewicz Władysław ubiegać się będą o tron moskiewski, kiedy Zygmunt III będzie wystosowywać manifesty do bojarów, że chodzi o to on, dziedzic wymarłej dynastii Rurykowiczów, a Władysław będzie bronił swoich praw w czasie rokowań dywilińskich i polanowskich, to będzie eksploatowany wątek pochodzenia właśnie od Rusi, od władców Rusi. To my jesteśmy, panowie, przyrodzeni. To my mamy świętokrew Rurykowiczów, a nawet być może Oktawiana Augusta. A ci Romanowowie to kto? Tu następuje przypomnienie, że ojciec Michała Romanowa, polski jeniec, przyszły patriarcha Filaret jest biskupem i z przekąsem polscy dyplomaci mówią: nasz jest pan z panów, krew monarsza, gospodarska, a wasz? Michajłuszka Popowicz. Prawda? Proszę Państwa, to jest przykład, jak mocno osadzone, zrozumiałe dla współczesnych powiązania, wątki i pokrewieństwa decydowały o obliczu naszej polityki. I teraz jest pytanie już nie ponowione, a potrojone. W takim razie od kiedy i dlaczego rozpocznie się ten wielowiekowy konflikt, umownie nazwany polsko-rosyjskim? Proszę Państwa, kiedy dzielono Europę Wschodnią, kiedy Kazimierz Jagiellończyk zawierał swój wielki, mający uporządkować ład w regionie, kontrakt z Wasylem II moskiewskim, to Jagiellonowie właśnie rozumowali w kategoriach paktu rodzinnego. Oto zawierało umowę dwóch kuzynów. Kazimierz Jagiellończyk, syn litewskiej, ale zrutenizowanej Sonki Holszańskiej, wnuk Julianny Twerskiej, Rurykowiczówny. Władca moskiewski, syn Zofii Witoldówny. Wszystko w rodzinie, prawda? Zderzenie dwóch różnych optyk. Zresztą obie rodziny miały swoje rodzinne przykre doświadczenia. Jak wiadomo, Władysław Jagiełło mówił o swojej rodzinie, że to jest gniazdo wężów, a Wasyl moskiewski był tak z rodziną zżyty, że został przez nią oślepiony. W związku z czym powoływanie się wyłącznie na rodzinną bliskość w tym przypadku jest opatrzone pewnym ryzykiem. Proszę Państwa, ale wytyczono granicę. Granicę, która miała być wieczysta i nienaruszalna. Wprowadzono pojęcie Rusi Litewskiej. Spierano się przez krótki czas tak naprawdę o dwie rzeczy. Jedna z nich jest fundamentalna do dzisiaj. O problem jurysdykcji kościelnej. Co jest stolicą Kościoła Ruskiego? Historycznie wszystko jest jasne. Kijów.
Pierwsza metropolia utworzona przez apostoła Rusi w macierzy grodów ruskich i tak dalej, i tak dalej. Ale 1299-1300 następuje pierwsze pęknięcie, definitywne przeniesienie siedziby, a nie metropolii, ale siedziby, rezydencji metropolity na Ruś Zaleską, która stania się tym zapleczem właśnie Moskwy, do Włodzimierza nad Klaźmą. Metropolity, który zbliży się teraz z władcami Rusi Północno-Wschodniej, ale posługiwać się będzie tytułem metropolity kijowskiego i całej Rusi. Reakcje są różne. Nastąpi pęknięcie jedności kościelnej ruskiej i powstanie metropolia halicka. Na ziemiach opanowanych przez Litwę powstanie metropolia litewska. Tym niemniej jest rzeczą charakterystyczną, że na przykład spór między metropolią litewską a kijowską we Włodzimierzu nad Klaźmą będzie się toczył o tytuł kijowski i prydykat Wszechrusi. Wszyscy chcieli także Konstantynopol. Bardzo był zainteresowany jako zwierzchnia instytucja patriarchat w utrzymaniu jedności prowincji ruskiej. To właśnie przy tych wewnętrznych podziałach powstanie to pojęcie, które od XIX wieku będzie przekleństwem Ukrainy, nadużywane w nomenklaturze czasów carskich, Małoruś, Mała Rosja. Przecież pierwsze urzędowe użycie tego pojęcia to są notitia episkopatu. To są dokumenty patriarchy Konstantynopola, dzielącego prowincję ruską na dwie prowincje małej, Rosja Megale i Rosja Mikra. Ale jednocześnie cały czas w tyle głowy, mając chęć, żeby to była Wszechruś, cała Ruś. Otóż podział między Moskwą a państwem polsko-litewskim zakładał pierwszy raz trwały podział jurysdykcji kościelnej. Powstaną dwie metropolie Wszechrusi. Moskiewska i Wszechrusi i kijowska i Wszechrusi. Pozostawanie terminu Wszechrusi przy Moskwie, wtedy zignorowane przez dyplomację jagiellońską, w przyszłości im i nam odbije się głęboką czkawką. Natomiast konflikt, kiedy przerośnie w konflikt terytorialny, przez nas postrzegany jako konflikt o połocki, smoleński, rubież białorusko i tak dalej, zacznie się przecież od ziem ukraińskich. Na pierwszy ogień, kiedy wybuchnie wreszcie najpierw tak zwana dziwna wojna, już za Iwana III, w latach 90. XV wieku, to będzie ekspansja moskiewska na ziemie czernichowsko-siewierskie. To tam bardzo szybko państwo jagiellońskie poniesie ogromne straty terytorialne, niesłychanie groźne dla modelu państwa, dla spoistości granic. Bo to, że utracono księstwa wierchowskie w górnym brzegu Łoki, to, że podgrzebaliśmy sobie serce wyobrażeniem, że forpoczty, najpierw olgierdowe, a potem jagiellońskie, stały w rejonie dzisiejszego Borodińskiego Pola, bo w Morzajsku czy pod Wiaźmą, to jest bez znaczenia. To było nie do utrzymania naprawdę. Czy księstwa właśnie odojewskie i borodyńskie. Natomiast utrata całej Siewierszczyzny i Czerniechowszczyzny to było potężne uderzenie. To wyprowadzało przeciwnika praktycznie nad nurt Dniepru, najważniejszej arterii tej części państwa. Po drugie, ten pierwszy etap pokazał z jednej strony, na czym będzie opierać się, na jakich treściach ideologicznych ekspansja moskiewska i co pociągnie za sobą w praktyce.
Otóż jeżeli chodzi o treści ideologiczne, to jest to w ramach sukcesji należnej moskiewskiemu Rurykowiczowi jako panu Wszechrusi, tak zwane zbieranie ziem ruskich, czyli pod jego berłem mają się zjednoczyć, albo zostać zjednoczone raczej, wszystkie prowincje ruskie historyczne, kiedyś tworzące tą wielką, rodzinną monarchię Rurykowiczów. Po drugie, to ma być jedność kościelna. Czyli to ma być podporządkowanie tej strukturze ruskiej kościelnej, która jest służebna wobec wielkiego księcia Moskwy. Pierwszy przykład jest znakomity. Kiedy idące pod hasłami bez mała krucjatowymi wyzwalać prawosławnych z niewoli katolickiej, tych katolików w naszej Wielszczyźnie to tak było chyba co 20, no ale trzy klasztory, no. Małe, paroosobowe. No ale hasło wielkie, prawda? Idziemy wyzwalać pobratymców. Tylko że jak miejscowy biskup prawosławny dostaje się w ręce zwycięskiej armii, to się go profilaktycznie zsyła na białe niedźwiedzie. Dlaczego? Ponieważ, proszę państwa, pamiętajcie o tym, że hierarchia prawosławna, ruska, we wschodnich prowincjach Rzeczypospolitej, najpierw państwa polsko-litewskiego, potem Rzeczypospolitej, była skądinąd słusznie rozpoznana i traktowana przez państwo moskiewskie nie jako potencjalny sojusznik, jako wróg ideowy. I nie chodziło nawet o spór Moskwa-Kijów. To były bardzo lojalne pod względem politycznym środowiska związane z elitą państwa w sposób bezpośredni, bo częstokroć z niej się wywodzące. Biskupi i archimandryci pochodzili ze znakomitej szlachty, czasem z rodów książęcych. I jeżeli śledzimy na przestrzeni XVI wieku, aż do Unii Brzeskiej, jeżeli śledzimy ich zachowanie, proszę państwa, przez 100 lat zmagań z Moskwą nie mamy ani jednego biskupa, który przechodzi na stronę Moskwy. Mamy natomiast biskupów, wszystkich w zasadzie, de facto, z wszystkich stolic zajętych przez Moskwę, zdeponowanych z tych stolic, pozbawionych urzędu i zesłanych na ogół na Jezioro Kubieńskie. Co nawiasem mówiąc, jest złamaniem prawa kanonicznego, bo metropolita moskiewski nie ma żadnego prawa, a tym bardziej wielki książę moskiewski, ingerować w wewnętrzne porządki na stolicach biskupich należących do metropolii kijowskiej, podległej jurysdykcji patriarchy w Konstantynopolu. Proszę państwa, kiedy konfrontacja militarna Moskwy z państwem jagiellońskim zacznie nabierać już po prostu nie to, że rumieńców, ale wysokiej temperatury, kto będzie trzymał na sobie granice państwa? Kto będzie elementami najbardziej zaangażowanymi w dawanie odporu? No, bierzemy wykazy dowódców i dziwnym trafem są to panowie ruscy. Są to ci, którym po iluś stuleciach wystawiamy rachunek, że ta Ruś i to prawosławie to było takie chwiejne, bo ta Moskwa miała argument jedności etnicznej i religijnej. No tyle, że na Boga Moskwę w polu bijali ostrogscy, sanguszkowie, Filon Kmita Czarnobylski, dobrodziej prawosławia i fundator klasztorów Chrechory Chodkiewicz i tak dalej, i tak dalej. No imię ich legion. Gdyby ktoś z państwa miał wątpliwość co do tego, jak nasza Ruś
nasza, czyli jagiellońska, zapatrywała się na wymiar tego konfliktu i jak widziała te zachęty i zaloty strony drugiej, to zachęcam do lektur panów, listów panów ruskich do Zygmunta Augusta w czasie wojny inflanckiej. Pan z panów, wojewoda bracławski, książę Roman Sanguszko pisze do króla. I nadziwić się waszej miłości nie mogę, że ojczyznę naszą, kraj święty prawie, oddajesz w ręce nieprzyjacielowi naszemu. A jak Sanguszko z Chodkiewiczem spiorą wojska Szujskiego w dwóch kolejnych bitwach, to panowie ruscy będą pisali radośnie jeden do drugiego, żeby tak częściej nieprzyjaciel państw naszych i narodu naszego pod nogi pana naszego gospodara padał. Gospodara, czyli Jagiellona. Proszę państwa, pełna identyfikacja z państwem. Jest jeszcze drugi papierek lakmusowy. Wygaśnięcie domu Jagiellonów, bo można powiedzieć, że panowie ruscy jako dziedzice tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego państwo swoje widzieli w osobie monarchy i czuli się związani z dynastią. Ale przychodzi elekcja. Jakiś Francuz, jakiś Węgier, potem Szwed, który nawet się tak Polakom nie podobał, że stary Zamojski mówił, że coście nam dziwowisko przywieźli. A jak się na to zapatrują panowie ruscy? Od śmierci Zygmunta Augusta aż do elekcji Zygmunta III Wazy kandydatura moskiewska zawsze należała do najpoważniejszych i najistotniejszych. Tyle, że jak bierzemy listy magnatów, którzy podpisywali swoje gwarancje dla kandydata, to nagle się okazuje, że wśród adherentów kandydatury moskiewskiej po pierwsze nie ma panów prawosławnych, a po pierwsze zazwyczaj nie ma wśród nich szlachty ruskiej. Mało tego, zdziwienie, zwłaszcza kolegów zachodnich, że to było możliwe, jest w istocie rzeczy niesłychanie prostą do rozwiązania zagadką. Takiego Iwana Groźnego, krwawego skądinąd potwora, któż mógłby w Polsce wesprzeć kandydaturę na tron? No przecież nie panowie ruscy, którzy przez miedzę, zbierając informacje, wiedzieli, co w tej Moskwie się dzieje. Ale za to rozmarzona szlachta Kujaw i Wielkopolski. No bo magnatów za gardło weźmie, no bo oprycznina, prawda? Tylko obawiam się, że naszym działaczom ruchu egzekucyjnego pomyliła się semantyka pojęcia. Oni mieli na myśli ruch egzekucyjny, a Iwan Groźny bezpośrednio egzekucję. To naprawdę nie o to samo im chodziło. No więc popierali Wielkopolanie, kandydaturę moskiewską. No ale już naprawdę nie Sanguszkowie i nie Ostrogscy. Proszę państwa, w takim razie, jeżeli te zaloty dyplomacji moskiewskiej tak się nie sprawdzały, to czy w jakikolwiek sposób podjęto dyskusję z tymi uroszczeniami moskiewskimi do Wszechrusi, do praw? A poza tym, po co Rosji ziemie ruskie, właśnie ziemie ukraińskie? Proszę państwa, mniej więcej od lat 20. XVI wieku co jakiś czas pojawiał się sygnał, że może wybuchnąć wojna, bo Moskwa uderzy
nie na Smoleńsk, nie na Połock, a na Kijów. Otóż ojcu Iwana Groźnego, czyli pierwszego cara moskiewskiego, przypisowano zamiar uderzenia na Kijów, żeby właśnie tam się koronować carem. Dlaczego? No, proszę Państwa, jak ktoś gra w to, że jest potomkiem świętego Włodzimierza, to dopiero Iwan Groźny zmieni paradygmat i będzie potomkiem Oktawiana Augusta. A tu się cały czas mówi o tym Włodzimierzu. Jeżeli się powołujemy na Włodzimierza, a jeżeli powołujemy się na szczególne prawa domu Ruryka, no to chcemy to jedność i ten autorytet skonsumować w tym miejscu świętym. No, w tym miejscu właśnie, gdzie jest ta pierwsza świątynia Rusi, Sofia Kijowska. Sofia Kijowska wzorowana na Sofii numer jeden całego świata, czyli Sofii Konstantynopolitańskiej. Zwracam uwagę na jedną rzecz charakterystyczną. Pierwsze trzy wielkie ośrodki kościelne na Rusi średniowiecznej noszą wezwanie świętej Sofii, czyli mądrości Bożej. To jest Sofia Kijowska, Sofia Nowogrodzka i Sofia Połocka. Bo to są wezwania stołeczne. A jakie wezwanie nosi centralny przybytek Moskwy? To jest sobór koronacyjny władców moskiewskich, sobór uspieński, czyli Koimezis, zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Bardzo ważny kult, bardzo ważne wezwanie w Bizancjum, ale peryferyjne. Tutaj jedna uwaga jeszcze. Dlaczego w XVI-XVII wieku Kijów musiał być tak ważny dla kościoła moskiewskiego, dla metropolii moskiewskiej, a potem dla patriarchatu, nawet wtedy, kiedy ten patriarchat powstał, a tam była tylko metropolia w tym Kijowie? No, proszę Państwa, osobliwością organizacji, ja bym powiedział, światowego prawosławia jest to, że istnieje tak zwana pentarchia, czyli pięć wielkich kościołów z tradycją apostolską. No, po schizmie wschodniej było cztery, bo wyrzucono poza nawias Rzym, ale nikt Rzymowi tradycji apostolskiej też odmówić nie mógł, no bo od świętego Piotra. Czyli Konstantynopol, Antiochia, Aleksandria, Jeruzalem. Na czym opierała swoją sukcesję apostolską Moskwa, dążąc do utworzenia patriarchatu i dlaczego potrzebny był jej Kijów? Jest tylko jeden pretekst historyczny uzasadniający sukcesję apostolską Moskwy. Legenda o świętym Andrzeju w Kijowie, chrzdnienie świętego Andrzeja w stronę Mirmidonów. I ta opowieść o tym, jak święty apostoł Andrzej staje na brzegu Dnieprowym, patrzy w dół, Andrzejewski zwis, prawda? I patrzy w dół i mówi, tu, prawda, widzę, będzie to wielkie miasto chrześcijańskie. A przecież apostoł Andrzej to jest jednocześnie sukcesja apostolska leżąca u podstaw Konstantynopola także. To jest mit założycielski ekumenicznego patriarchatu. Więc niesłychanie wysoko pozycjonujący drugi ośrodek związany z tą tradycją. Przecież bez Kijowa Moskwa tego nie ma. Jeżeli Państwo myślą, że to jest bez znaczenia, to muszę Państwa zmartwić. To ma fundamentalne znaczenie dzisiaj także. Jeżeli Państwo sięgną po dokumenty propagandy kościelnej Patriarchatu Moskiewskiego od 2008 roku, od konkretnej kolejnej rocznicy Chrztu Rusi, od wystąpień patriarchy po przemówienie kijowskie prezydenta Putina, to mamy do czynienia z czym? Zawłaszczenie Włodzimierza, już nie Rusina, a Rosjanina. No, wspaniała egzemplifikacja, czyli wielki pomnik w środku Moskwy, jeszcze większy niż kijowski.
mniej uzasadniony cokolwiek. Do tego zmiana przymiotnika. To, co my ćwiczymy od XVI wieku. Tautologia ruski-rosyjski. To proszę sobie teraz pod nosem powiedzieć, że mądrzy byli przodkowie, że z takim uporem akcentowali opozycję Rutenia Moskowia. Ruś to my. Dla naszych przodków pojęcie było jasne. Aż do rozbiorów. Ruś to my. Tam jest Moskowia. Żeby państwo mieli świadomość, jak konsekwentnie zapatrywała się na to polska elita władzy, ja dam państwu dwa cytaty, które bardzo zresztą lubię. Pierwszy cytat będzie w języku, którym korespondowano z Moskwą w czasach jagiellońskich, w języku elity Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli po rusku. Odpowiedź Zygmunta Augusta Iwanowi Groźnemu na wątek kijowski, kto ma prawo do Kijowa. I czto się dotyczy wielkiego kniazia kijewskiego, Monomacha, kazał jego miłości im powiedzieć, że to suć reci dawnie, a tot stalec Kijew jest i budiet dali Bóg w mości, w rukach i w dzierżani jego królewskiej miłości i nikomu by tym imieniem i tytułom carstwa kijewskiego nie było przystojno pisać się, a dno jego królewskiej miłości, no nie wielkomu kniaziu moskowskiemu. Czyli krótko mówiąc, tradycja ruska jest moja, ponieważ ja mam Kijów. Tu się zbiega cała tradycja i sukcesja ruska. Kto ma Kijów, ten jest Rusią. No ale powiedzmy, że to czasy elity jeszcze właśnie ruskojęzycznej. Tylko tyle, że w czasie smuty jest taka pyszna instrukcja Zygmunta III Wazy dla posłów jadących na Kreml, która brzmi jeszcze lepiej. Teraz chwileczkę, bo... Panowie posłowie, przypomnieć mają, że gospodarowie moskiewscy coraz to sobie nowych tytułów, nowych przyczyniają, jako już ich siła nadzwyczaj przyczynili i tytuł wszystkich Rusi niesłusznie sobie przywłaszczają. Gdyż jego królewska mość, pan nasz, 12 województw całych wielkich ruskich, a nadto i dwie stolice ruskie, Kijów i Halicz, trzymać raczy i nie chce gospodarowi moskiewskiemu tytułu tego zujmą sobie przyznawać. Proszę państwa, tu się nawet zmienia cokolwiek paradygmat. Bo proszę zwrócić uwagę, że w ujęciu Rzeczypospolitej Ruś ma dwie stolice w tym momencie już. To musi być strasznie miłe dla kolegów ze Lwowa, ponieważ ma Halicz. Wraca tradycja Regnum Russiae. Bo też, proszę państwa, warto pamiętać, że chociaż konflikt Rzeczypospolitej z Rosją wybuchnie o ziemie ukraińskie, właśnie o Kijowszczyznę i tak dalej, to spór o predykat ruski ma zupełnie inny kontekst. Przecież wbrew temu, co się potocznie sądzi, pojęcie ruski w tytulaturze polskich monarchów pojawiło się nie w związku z Unią Polsko-Litewską i nie w związku z Unią Lubelską. To jest stary tytuł ostatniego piasta. Rex Polonie dominus et heres regni Russiae. Pan i dziedzicz ziemli ruskie. Zanim ktokolwiek pomyślał o semantyce pojęcia ruski wobec Rusi litewskiej i tych obszarów, Palatinatus Russiae, województwo ruskie, czyli ziemia przemycka, samborska, sanocka i lwowska.
i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym proszę zrozumieć, że dla oświeconych, wykształconych przodków naszych zderzenie się na przykład z pojęciem, z uroszczeniami Iwana Groźnego, jakaś Wszechruś, jaka Wszechruś? A co ma Lwów i Halicz do Moskwy? No, dzisiaj ma i od pewnego czasu ma. Muszę powiedzieć, że zdumiewające jest, jak pojęcie Rusi w polityce historycznej Rosji uległo w ostatnich dekadach poszerzeniu. Jest takie pyszne wystąpienie prezydenta Putina, który w pewnym momencie mówi o tym, no przecież dla Rosjanina przed rewolucją Kijów i Lwów to były miasta rodzime, nasze. To znaczy jest nawet nieuświadamianie sobie, że ta Galicja to do kogo innego należała, poza wszystkim innym, prawda? Proszę Państwa, w istocie rzeczy rozstrzygnięcie konfrontacji Rzeczypospolitej z Moskwą, dla nas niekorzystne, nastąpiło właśnie na ziemiach ukraińskich, bo nie na Białorusi. I na pytanie, dlaczego nastąpiło takie dla nas niekorzystne po tych wspaniałych doświadczeniach XVI wieku, odpowiedź na to pytanie jest nieprzyjemna i w dużym stopniu obciąża sumienia naszych przodków. Osobiście uważam, że jednym z większych nieporozumień politycznych, które zapoczątkowały kryzys, była może nawet nie sama Unia Kościelna, a sposób jej realizowania. I przede wszystkim uzależnienie Unii Brzeskiej i jej skutków nie od wewnętrznych procesów i od sytuacji w Rzeczypospolitej, a niestety od środowiska, od świata zewnętrznego, od decyzji Rzymu. Kolejni nuncjusze papiescy, jak dowodzi korespondencja, nie posiadali specjalnego rozeznania w sprawach dla nas fundamentalnych, wymuszając pewne decyzje, uniemożliwiając pewne decyzje. Gdyby pozostawić to wyłącznie elicie Rzeczypospolitej, wydaje się, że parokrotnie konsensus był możliwy. Przypominam Państwu taki wątek zapomniany, a mianowicie, że parokrotnie elity Rzeczypospolitej myślały właśnie po to, żeby stworzyć także wyznaniowy bezpiecznik wobec Moskwy, o utworzeniu w Kijowie albo we Lwowie patriarchatu prawosławnego albo unickiego, łączącego prawosławie i Unię. Za każdym razem Zamoyski o tym myślał, nielubiany w Polsce Antonio Possevino o tym z nim rozmawiał. Za każdym razem było to storpedowane przez potężny nacisk nuncjatura di Polonia. Ale nie tylko to. Kiedy mówimy o tym, co obciąża lobby katolickie w Rzeczypospolitej w stosunkach z prawosławiem, ale także z Unią, zapominamy o jednej rzeczy. Że był jeszcze jeden czynnik wyznaniowy, który musiał torpedować owe porozumienie religijne na ziemiach ruskich. I to był czynnik protestancki. Z przyczyn bardzo prostych i pragmatycznych. Otóż wprowadzenie w całej rozciągłości postanowień Unii Brzeskiej wprowadzało biskupów Kościoła Wschodniego do Senatu. Co to oznaczało? Że chociaż Greko, ale jednak katolicy uzyskają większość w Senacie. Kosztem protestantów. My o tym często zapominamy, że potężne poparcie, jakie dyzunici dostaną od elity protestanckiej, jest związane z czysto pragmatycznym podejściem. Bo Unia jest potraktowana nie jako porozumienie konfesjonalno-polityczne w ojczyźnie, ale jako zagrożenie dla religii reformowanych. Można by o tym długo, to jest odrębny temat. Proszę Państwa, no dobrze, ale jakie są skutki w takim razie Unii?
to właśnie skutki będą doniosłe. Skutki naruszą jedność tego, co wcześniej jednością było. Społeczeństwa ruskiego w Rzeczypospolitej. I to zaowocuje i przerastaniem aspektu wyznaniowego kolejnych powstań kozackich i większą skutecznością od połowy XVII wieku propagandy państwa moskiewskiego, znowu grającego wątkami religijnymi. Przypominam, że na mocy Unii Brzeskiej przez pewien czas prawosławie de jure było zdelegalizowane w Rzeczypospolitej. Potem przywrócono ją trochę kuchennymi schodami, potem nastąpił pewien alians polityczny przywracający część uprawnień, ale pozostała sprawa wydzieranych sobie dóbr kościelnych, przybytków, sporów i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ czas nas zmusza do pewnych podsumowań, można by zapytać, czy dawałoby się tego uniknąć i czy ów podział religijny był podziałem ważniejszym niż samoidentyfikacja polityczna, stanowa, niż świadomość obywatelska. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na powstania kozackie i na ich skutki przedłużone jakby przez wojnę moskiewską, traktat andruszowski i pokój grzymutowskiego, traktujemy to w kategoriach odwrócenia się od Rzeczypospolitej niewdzięcznych prawosławnych poddanych. Czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście elity prawosławne nie chciały tak zupełnie dochować wierności Rzeczypospolitej i tak naprawdę poszły na lep obietnic i propagandy moskiewskiej? Proszę Państwa, tu nie chodzi o ugodę chadziacką, która jest dowodem, że te elity, jak widziały możliwość porozumienia, gotowe były zostać przy Rzeczypospolitej. Chodzi tu raczej o to, że nie wszyscy w Rzeczypospolitej byli tak przenikliwi, jak główny negocjator naszych projektów chadziackich, a mianowicie kasztelan czernichowski Stanisław Bieniewski, człowiek, który zjadł zęby na dyplomacji między Ukrainą, Moskwą i Rzeczypospolitą, który właśnie w Chadziaczu przed zawarciem ugody wygłosił orację, w której znalazły się takie sformułowania. I zaraz Państwu powiem, jak to zostało przyjęte. Ulitował się Bóg nad krajem sobie miłym, Polską i Rusią. Skruszył serca wasze i nasze, abyśmy uderzywszy się w piersi, grzech nasz poznali, a jeden drugiemu odpuścili. Było wprowadzenie do tej oracji pokazujące, że to wspólnotowość, prawda? My i wy, ale jednak jedność. Ale następnie następuje uderzenie ideowe, co się zowie. W imieniu Polski do kozaczyzny. Jam was poradziła, nie Moskal. Jam wim pielęgnowała, wyhodowała i wsławiła. Ocknijcie się. Bądźcie synami nieodrodnymi, a zjednoczywszy się do gromady, wyrugujecie nieprzyjacioły swoje i nasze. Prawdę mówiąc, elity kozackie, czego byśmy po zbarażach, zborowach i beresteczkach i batochach nie oczekiwali, zareagowały na tę mowę entuzjastycznie, czego zapis znalazł się w dzienniku poselstwa. Duch Święty zagrzał serca krąbnej Rusi słowy ludzkimi. I poleciały w górę czapki, strzeliły samopały i myślano, że się jednamy. Oczywiście guzik z tego wyszedł. Dlaczego? No, niestety decyzje zapadały nie w Chadziaczu,
a na Sejmie w Rzeczypospolitej. Ale teraz podzwonne do wszystkiego. Staje, znaczy przegrywa opcja pojednawcza chadziacka. Ukraina pęka, jedność pęka. Jedni do Moskwy, drudzy do Rzeczypospolitej. Pojawia się opcja turecka. No ale przecież staje rozejm andruszowski, a potem pokój wieczysty, który najistotniejszy element wpływu na Ruś, a mianowicie kwestię wyznaniową, przekazuje carowi rosyjskiemu. Wtedy nawet nie zdawano sobie w Krakowie i Wilnie i Warszawie sprawy z tego, jak to jest niebezpieczne. Problem był zmarginalizowany. Właśnie czy wszyscy sobie nie zdawali sprawy? Od tego momentu władca moskiewski miał prawo ingerować. Stawał się adwokatem i opiekunem prawosławia w Rzeczypospolitej. Czy rzeczywiście elity ruskie w tej części Ukrainy, w tej części ziem ruskich, które zostały w granicach Rzeczypospolitej, przyjęły to z rezygnacją, czy też pogodnie? Czy podporządkowały się to? Proszę Państwa, warto pamiętać, że trwająca przez 20 lat wojna na Ukrainie, ta, jak piszą koledzy ukraińscy bardzo precyzyjnie, ruina, nie przeciągnęła przecież na stronę Moskwy i w zależności od Moskwy elit prawosławnych, sporej części hierarchów i tak dalej. Oni cały czas chcieli pozostawać w obediencji Konstantynopola. Już na okupowanym terenie sprzeciwiali się nominowaniu hierarchów przez Moskwę i w liturgii na pierwszym miejscu wymieniali patriarchę Carogrodzkiego. Moskwa musi ten problem rozwiązać i rozwiązuje. To jest to słynne przejęcie, to jest na odrębny wykład, w jaki sposób to przejmowano. Dam Państwu tylko jeden przykład dowodzący niezmienności pewnych środków politycznych. Otóż kiedy rozjemcą w tym sporze ma być patriarcha Jeruzalem, Dosyteusz, to obok łapówek mu obiecanych za odpowiednie rozstrzygnięcie tłumaczy mu się, że jak on za bardzo będzie tutaj antymoskiewski, to patriarchat moskiewski przejmie pod swoją opiekę klasztory na Synaju. Czy to Państwu niczego nie przypomina? Jest to wpływanie dzisiaj na stanowisko patriarchatu antiocheńskiego poprzez Assada, próba ingerowania w jurysdykcję Bartłomieja poprzez Atos i atakowanie jurysdykcji patriarchy w Aleksandrii poprzez stworzenie misji kościelnej w jego obediencji w Afryce. Przecież to jest patriarcha całej Afryki. Pełna zbieżność zastosowanych środków. No ale niekanoniczna decyzja zostaje podjęta. Jak to Grecy potrafili tak spitrasili ten akt, że dawał się w razie czego później odwołać, co też nastąpiło nie tak dawno. Ale jak ma zachować się hierarchia w Rzeczypospolitej? Jak się ma zachować Ruś w Rzeczypospolitej? Nagle oddana jako owczarnia w pacht arcypasterza z Moskwy poza granicami swojego państwa. Rzecz niesłychana. Potomkowie hierarchowie, potomkowie rodów, które opierały się ponad wiek Unii Brzeskiej, które nie przyjmowały godności ziemskich, żeby nie posądzono ich o korupcję, tacy szumlańscy i szeptyccy, dokonują konwersji. Przechodzą na Unię. Bo teraz postawa obywatelska elity ruskiej
wymaga odcięcia się od groźby wpływania na nią zewnętrznego. No. Sapienti sat. Proszę Państwa, to są, mam nadzieję, że w miarę uporządkowane impresje, które pozwolą Państwu dzięki pewnej ilości informacji, może niecodziennie spotykanych jednak, uporządkować sobie na własny użytek kontrefekt ruskiego wymiaru konfliktu polsko-rosyjskiego. A tak naprawdę obecności nieprzedmiotowej, a podmiotowej czynnika ruskiego w wielowiekowych zmaganiach Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim, z imperium moskiewskim, a potem z imperium carów. Dziękuję Państwu. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za to uporządkowanie tych zagmatwanych stosunków. Szanowni Państwo, teraz mamy chwilę na dyskusję. Pan profesor zostaje z nami. Czy są pytania? Tak, proszę bardzo. To jest taka akustyka, że ja się aż bliżej do pana przesunę, bo... Albo pan profesor nie był łaskaw tak blisko trzymać mikrofonu. My tu w pierwszych rzędach dobrze słyszeliśmy, ale nie wiem, czy całość też. Jerzy Lubach, reżyser. Niedoszły historyk, chociaż w tych pięknych murach miałem zaszczyt studiować jeszcze u Samsonowicza, Kieniewicza. No, dlaczego byśmy tutaj przyszli? Z grubsza wiemy o tym, o czym pan profesor mówił. Ja nie mówię za całą salę, ale przyszliśmy dlatego, że się narzucają jakieś dzikie analogie ze współczesnością. No, nie da się tego ukryć. O tym pan oczywiście nie mówił, ale każdy ma je gdzieś w tyle głowy. To, co się teraz dzieje na Ukrainie, to też jest trochę nawiązując do ostatniego fragmentu, kiedy przez całe dziesięciolecia tępione niemiłosiernie kościół tak zwany unicki na Ukrainie był ostoją patriotyzmu i oporu przeciw Sowietom. W tej chwili sytuacja się skrajnie zmieniła, bo odwojowano właśnie, no jeszcze nie patriarchat powiedzmy, ale właściwie odwojowano patriarchat kijowski od Moskwy. To, co Rosjanie wyprawiają w Afryce, to już jest oddzielna historia, ale pewnie też się to szybko skończy. Natomiast mi się wydaje, że tutaj pan profesor mówił o takich rzeczach, o których nikt normalny ani na Ukrainie, ani w Polsce, ani w Rosji, ani nie wiem gdzie jeszcze, na Białorusi w ogóle nie wie. I mnie jako człowiekowi prostemu, nieuczonemu, nie doktorowi, nie profesorowi strasznie jest szkoda, że tego typu wiedza, nawet w postaci, pan potrafi mówić świetnie i jasno, nawet na zawiłe tematy, nie dociera do normalnych ludzi w naszych krajach przy tak zmiennej sytuacji, gdzie tego typu sięgnięcie do korzeni byłoby z wielką korzyścią dla świadomości tego, co dzisiaj się dzieje. Bo o ile Polacy, co mnie szczerze powiedziawszy bardzo zadziwia, tak emocjonalnie, pięknie przyjmują braci Ukraińców, to ja wcale nie jestem przekonany, że Ukraińcy czy Białorusini w ogóle rozumieją, z jakiego powodu to się dzieje. Ja może od razu jednak się ustosunkuję. No, oczywiście dziękuję za pańską opinię. Wydaje mi się jednak, że w ciągu ostatnich lat widoczny jest pewien zwrot w polskiej i historiografii, i publicystyce, jednak poszerzający to właśnie ruskie spektrum. Wojna tu oczywiście przyspieszyła. Paradoksalnie nie przyspieszył tego Krym, natomiast pewną rolę odegrał spór o autokefalię. Bo wtedy Polacy zaczęli sobie zadawać pytanie, skąd to w ogóle wszystko się bierze i o co tu chodzi. Ale chcę też powiedzieć, że dyskusje trwające o to obecność komponenty ruskiej, wątków tradycji ruskich w państwowości polskiej, nie przez ten symbol tej trudzielnej tarczy powstańczej i paru wierszyków, ale przez rzeczywisty udział
elementu ruskiego w budowaniu państwa, w bronieniu państwa jest coraz bardziej widoczny. Ja żartobliwie mogę powiedzieć, że kiedy 4 lata temu w Fundacji Janusza Kurtyki spierałem się o to z profesorem Andrzejem Nowakiem i to zaciekle, twierdząc, że nie zgadzam się na żadne granice cywilizacyjne, na żadne tam, to wisi na YouTubie zresztą. To rok później, kiedy zobaczyłem wystąpienie profesora mówiącego tymi tezami, z którymi przedtem się spierał, zrobiło mi się ciepło na sercu. 2 lata później ukazał się kolejny tom historii Polski, gdzie Andrzej Nowak pisał już z perspektywy nie szkoły krakowskiej, a historiografii polskiej, w poszerzonej wersji. A ostatnia książka o sąsiedztwie Polska-Rosja, no to jak zacząłem przeglądać, pomyślałem, czy nawet dojrzali badacze dokonują szerokiego, tak powiem, poszerzenia swoich wcześniejszych poglądów. Rzeczywistość to wymusza. To nie jest tak, że historyk jest zwierzęciem zamkniętym w wieży z kości słoniowej i niereagującym na sygnały wewnętrzne. Takich też znam. Ale jednak to, co się dzieje, wywiera wpływ. Dostarcza nam argumentów. Pozwala zadawać sobie pewne pytania. I to oczywiście wzbogaca nasze instrumentarium i nasz wykład. A co do stwierdzenia, że szkoda, że nie dociera. Jest nas jednak grupa o tym piszących i drukujących na ten temat. Wie pan, gdybym był jednocześnie dystrybutorem i autorem, to może bym wtedy lepiej zarabiał, ale mniej pisał. Nie, można. Natomiast rzeczywiście jesteśmy świadkami kompletnego rozejścia się na rynku księgarskim i również na rynku wydawnictw periodycznych między czytelnikiem a produkcją. I ta dystrybucja oczywiście ma tu pewne znaczenie. To nie jest ważne, że czasopismo jest ważne i wychodzi tam 1000 czy 5000 egzemplarzy. I tak połowę nakładu szczury zeżrą. Ja zresztą muszę powiedzieć, że Europa Wschodnia, szeroko pojęta, jest z perspektywy, tu siedzą doświadczeni bibliotekarze, więc może będą mnie krytykować, ale jest miejscem zdumiewającym, jak ja zobaczyłem, że wielkie wydawnictwa moskiewskie dalej na Syberię wysyłają książki przez kuriera z plecakiem, a potężne wydawnictwa naukowe mi tłumaczą, że oni mają plan, biznesplan 3-letni, bo nie mają wszystko poza magazynami i po 3 latach co się nie sprzeda, idzie na przemiał, to ja im opowiadam o wizytach u wydawców monachijskich i opowiadam, że pójście do magazynu wydawcy Byzantynische Zeitschrift doprowadziło mnie 20 lat temu do histerii, bo zobaczyłem, że u nich jako zasób rezerwowy stoi jeszcze 50 egzemplarzy pierwszego numeru, który ukazał się w 1894 roku. I to jest powód do dumy, że oni to mają i jeszcze mogą. A my się martwimy po 3 latach, że jak kwartalnik historyczny się nie sprzedał, to znaczy będziemy go do bębna. Ekologicznie. No to rzeczywiście jest pewien problem, ale historycy, znaczy humaniści mają tak wiele na sumieniu, że proszę nas przynajmniej tym nie obciążać. Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Ja bym powiedział o tej granicy cywilizacyjnej, to jest sprawa bardzo umowna, bo nawet po tym pęknięciu, po tej schizmie 1054 roku, wspominał Pan, była koronacja Daniela czy króla Danyla znacznie później i że ukraińska cerkiew prawosławna nigdy otwarcie nie występowała przeciwko kościołowi rzymskokatolickiemu.
To się stało faktycznie po 1686 roku, tak, kiedy Moskwa podporządkowała sobie metropolię kijowską. I właśnie na tym polega cenność tych wpływów. Do tego trzeba dodać było może, panie profesorze, że ta umowa w Hadziaczu, autorem po ukraińskiej stronie czy po kozackiej stronie był niejaki Jurij Nymerycz. Osoba, która pochodziła ze środowiska, o którym pan wspominał, z środowiska protestanckiego. Zmienił swoje wyznanie, by skóry uratować przed Arianie. Niemniej jednak chyba protestant był w tych czasach, tylko jeżeli brać środowisko kozackie, do tego, żeby ułożyć podobną koncepcję federacji trzech narodów. Więc te wszystkie granice cywilizacyjne, o których pisał Bezanson i które niedawno powtórzył nasz przyjaciel Andrzej Nowak, nie zauważając na ile to wyznanie katolickie posunęło się na wschód, tak, i że w Kijowie nad Dnieprem mamy jeszcze w stylu pseudogotyku ten wspaniały kościół katolicki, właśnie to świadczy, że Ukraina jest terenem, gdzie ścierają się wpływy wschodnie i zachodnie. I nie ma wątpliwości, ta wojna, która teraz się toczy, pokazała, na jakiej stronie znajduje się Ukraina. I dlaczego tak Ukrainę chcą odciąć od spuścizny Rusi Kijowskiej, Rusi Galicyjskiej, zapominając, że Carstwo Moskiewskie przyjęło to nazwę Rosja tylko w 1721 roku. A tym bardziej, że jeżeli mówić o Galicji, gdzie te stosunki czy te tradycje były gdyby zakonserwowane, tak, to pierwsza partia ukraińska polityczna nazywała się Ruśko-Ukraińska Radykalna Partia, czyli tradycje Rusi zachowała się tam w twórczości Iwana Franki do początku XX wieku. Także właśnie na to warto by było zwracać uwagę. Ale zresztą też chcę jedną uwagę, ponieważ jestem bliższy do wieku XIX. Ten przykład tej tarczy we imię Ojca i Syna to nasza modlitwa jako Trójca, tak jedyna Polska, Ruś i Litwa. Moim zdaniem nie jest za bardzo trafne, bo właśnie ja się tym zajmuję i dokładnie wiem, że powstanie styczniowe na prawobrzeżnej Ukrainie było stłumione przez chłopów polskich. I kiedy mówimy, ruskich. I kiedy mówimy właśnie dlaczego tak się stało, musimy pamiętać jakie wpływy Moskwa wywierała przez cerkiew prawosławną na relacje polsko-ukraińskie. Pamiętajmy na przykład powstanie hajdamaków, tak, Koliszczyzny. Z czego się zaczynało? Z zaczytania Złotych Gramoty Caricy Katarzyny II. Zniszczenie kościoła unickiego na prawobrzeżnej Ukrainie po stłumieniu powstania listopadowego i tak dalej. Także o tym wszystkim warto i trzeba mówić. Zwłaszcza teraz, kiedy jak pan dobrze powiedział, że dla wielu było zaskoczeniem, dlaczego Polacy tak serdecznie przyjmują Ukraińców. Dlatego, że odczuwają, że to swój bliski, bratni naród. Dziękuję. Ja bym tutaj dodał, że rzeczywiście ten wątek ukraińskiego powstania jeszcze chyba można by wzmocnić tym, że nagle się okazuje, że do powstania idą alumnowie szkolnictwa kościelnego przecież. Więc bynajmniej nie katolicy, prawda? Nie Polacy i nie katolicy. Przyszli duchowni, idą do powstania. I to na coś wskazuje. No rzeczywiście problem religii, walki o rząd dusz, jak pan profesor tu słusznie zauważył w przypadku hajdamaków, w przypadku tych wszystkich postaci takich jak Znaczko Jaworski i tak dalej, ma fundamentalne znaczenie. To zresztą jest widoczne również 100 lat wcześniej w czasie powstania chmielnickiego, które znowu jest przez nas sprowadzone do wymiaru wyłącznie konfrontacji religijno-etnicznej. Ruś, Lachy,
katolicyzm, prawosławie. I nikt sobie nie zadaje sprawy, zadaje pytania w takim potocznym odbiorze, że jest mnóstwo przykładów, że jak dalece ułomny jest to instrument. Wszyscy, co czytali Ogniem i Mieczem, pamiętają oczywiście tego porządnego, prawosławnego, błahoczestiwego, jak o sobie mówi, senatora Rzeczypospolitej Adama Skisiela-Brusiłowa, który tam wygląda jakiś stary ramol dobrotliwy i nieporadny. W istocie rzeczy to był fantastyczny zupełnie osobnik, jeżeli był takim powerem politycznym, bardzo energiczny, z piękną kartą wojenną i tak dalej, i tak dalej. Ale już nikt nie pamięta, że taka złowroga postać, personifikacja zdrajcy, ten, który podporządkuje Semenów Chmielnickiemu i odpowiadać będzie za rzeź Niemców, piechoty niemieckiej na Łasze Dnieprowej, czyli Kryczowski albo Krzyczewski, jak to woli, to nie jest żaden szlachcic ruski prawosławny, bo przecież on w tym momencie to jeszcze jest katolikiem. On dopiero niebawem zostanie prawosławnym, a jego ojcem chrzestnym będzie Bogdan Zenobi Chmielnicki. No i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem, przy każdym poszczególnym przypadku musimy się zastanawiać indywidualnie, co się w tym wszystkim kryje. Ja nie tak dawno pisałem o czymś takim jak umowność pewnych identyfikacji narodowych dla tego obszaru. Wszyscy na przykład pamiętamy o tym, a niektórzy ostatnio nawet doznali wzmożenia polskiego, że Patiomkin, faworyt Katarzyny, kniaź taurycki, demonstrował swoje związki z polskością. Że on twierdził, że jest potomkiem polskiej szlachty Potępskich i tak dalej, i tak dalej. I są historycy w Polsce, którzy to powtarzają, te dyrdymały, i piszą, że on był Polak i tak dalej. Sęk w tym, że Patiomkin jest z rodu, którego znakomicie genealogię daje się wyprowadzić z drugiej połowy XV wieku jako dygnitarzy dworskich w Moskwie. Natomiast owa polska genealogia była mu potrzebna po to, żeby dostać polski indygenat, żeby móc kupować w Polsce dobra, a być może nawet bezczelnie, jak się uda, kandydować na polski tron. Więc wszyscy mówimy o tym Patiomkinie Potemskim, natomiast nikt się w Polsce nie zająknie, że mieliśmy prymasa półrosjanina, który był chrzczony w tym soborze właśnie uspieńskim w Moskwie przez patriarchę moskiewskiego, a ojcem chrzestnym był car Aleksy Michajłowicz. Proszę Państwa, prymas Potocki. Prymas Potocki, ale dlaczego? W jaki sposób polski arystokrata, Potocki Pilawita, mógł być chrzczony na Kremlu i tak dalej? Po pierwsze, matka z rodu Sołtykowów. Po drugie, jego ojciec, Paweł Potocki, jeniec carski, był synem Stefana Potockiego, tego, który odegrał główną rolę w zdobyciu Smoleńska dla Zygmunta III, starosta feliński. Z kim on jest żonaty? Z Mohylanką. A więc jest kuzynem Wiśniowieckich, ale również świętego metropolity Piotra Mohyły. I wychodzimy znowu na krąg powiązań rodzinnych. Przepraszam, znowu międzynarodówka arystokratyczna. No. A te nasze klisze, te nasze naklejki, prawda? Wszyscy pamiętamy o tym, że nieopodal stąd detronizowano Mikołaja I w czasie powstania listopadowego. Kto zgłosił wniosek o detronizację Romanowa? Roman Sołtyk. Brzmi świetnie po polsku, prawda? Sołtyk. Sołtykow. Potomek tej linii Sołtykowów, kuzynów rodziny carskiej, którzy emigrowali do Polski, bo ich przodek nie złamał ślubów wierności danych carowi elektowi Władysławowi
królewiczowi. I podobnie jak trubeccy, jak przodkowie Petiomkina, tu przyszedł. I tu był do końca, a potem poszedł na emigrację. Więc to są wszystko tak indywidualne przypadki, że te nasze próby zglajszachtowania wszystkiego i stosowania 20 i 21 wiecznych kryteriów narodowościowych, świadomościowych i tak dalej, są po prostu jedną wielką, państwo wybaczą, ale brednią. To mówię wam ja, stary, uparty konserwatysta naukowy. Nie dlatego, że był przeciwnikiem postępu, tylko dlatego, że postęp powinien być postępem, a nie regresem. Dziękuję. Panie profesorze, ja bym tutaj może jeszcze tylko dodał, że jeżeli mówimy o tych wszystkich takich strasznych dla prawdziwego Polaka pojęciach, to można by było zacząć od tego, że przy dworze Jagajły mówiono po rusku. Książę litewski, matka pochodząca z Rusi, język urzędowy na Litwie, język ruski, kiedy się przeniósł do Krakowa, no to dokumenty i język tam był ruski, to jest jedno. Jeżeli mówić o nazwiskach, no to w XX wieku bohaterowie polscy mają takie piękne polskie nazwiska jak Skorupko i Popieluszko, prawda? Czysto polskie nazwiska. No oczywiście, tak. No ale to już to, te ostatnie powiem. Tak. Oczywiście. No i jeżeli się mówi o przyczynach tych wojen kozackich, to oczywiście, że ma pan rację, że nie uchodziły tutaj w rachubę do końca tam pojęcia etniczne i wyznaniowe. No, dlaczego się Unia Chadziacka powiodła, a później się nie powiodła? O co chodziło? Kozacy przez wiele lat walczyli o uznanie ich jako trzeci człon Rzeczypospolitej Dwojga Narodów. To jest chyba był, nawet, proszę. Tak, część stanu szlacheckiego i kiedy została podpisana Unia Chadziacza, to wydawało się, że wszystko teraz pójdzie dobrze i to naprawdę była stracona szansa. Gdyby było to doprowadzone do końca, to Rzeczpospolita nie przegrałaby z moskiewskim imperializmem walki o Ukrainę. Niestety przegrała. Ja się zajmuję XIX wiekiem i w okresie XIX wieku to, co się działo na prawobrzeżnej Ukrainie, to, co określił Daniel Buła jako walkę o ziemię pomiędzy Ukraińcami a Polakami, zręcznie wykorzystała Moskwa, divide et impera. I stłumienie powstania styczniowego przez chłopów ukraińskich, czyli ruskich, było konsekwencją tego, że Moskwa wykorzystała to i wygrała właśnie walkę o duszy, nie tylko niewolnicze, ale o duszy prawdziwe Ukraińców. I tak naprawdę do pewnego czasu ta ludność była bardziej prorosyjska niż propolska. I przegraliśmy w roku 1920 tylko dlatego, robiliśmy z panem reżyserem film Trudne Braterstwo, że większość mieszkańców prawobrzeżnej Ukrainy, zwracając się do Petlury, pisała: baćku, wracaj, tylko bez Polaków. Baćku, wracaj, tylko bez Polaków. I właśnie to było główną przyczyną, dlaczego Piłsudskiemu i Petlurze w 20 roku się nie powiodło. I z tego powinniśmy wyciągać wnioski. Zwłaszcza teraz, kiedy idzie naprawdę walka o losy nie tylko Europy, całego świata. Na polach ukraińskich. I że żołnierze ukraińscy na rzecz Sejm bronią granicy Rzeczypospolitej Dwojga Narodów, a tak naprawdę Trojga Narodów. Tak jest. Historyczne granice. Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przeniesiemy spotkanie już tutaj do kuluar. Jeszcze raz, Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy za ten fascynujący wykład. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy za miesiąc, 29 czerwca. Kolejny wykład, ostatni w tej sesji, wygłosi pan profesor Zbigniew Izdebski. Dziękuję bardzo. Widzimy się za miesiąc.